Przez ostatni tydzień wysłaliście mi setki minecraftowych TikToków! A wszystko po to, aby detektyw żelazny sprawdził, czy są one prawdziwe! Czy może jednak są jednymi wielkimi fejkami? Fejkiem jest też to, że nie da się zostawić suba szyją, sprawdzałem, da się! Ale możesz sprawdzić, czy ty też potrafisz, daj znać w komentarzu, a my lecimy z tym koksem! No dobra, co by to był za odcinek z TikToków, gdybyśmy nie próbowali zniszczyć bedroka? W sensie tę wersję Minecrafta, a nie blok! Przedstawiam wam prosty mechanizm, który pozwala stworzyć niewidzialny, ale w 100% działającego pistona. Sposób działa mniej więcej tak. O, dokładnie, oto on. Charakteryzuje się tym, że na jego szczycie położony jest jeden redstone i działa tak jak piston. Pozwala nam to tworzyć ultra dziwne mechanizmy i jeszcze lepsze iluzje optyczne. Wow, jestem gotowy. Nie po to przez ostatnie 24 godziny regenerowałem mój mózg, żeby teraz nie pozwolić sobie na takie głupoty. Lecimy z tym koksem. Po prawej stronie lepki tłok, po lewej stronie zwykły tłok. Teraz dzieje się coś dziwnego, ponieważ w tym TikToku jest powiedziane, żeby ten lepki przesunąć o jedną kratkę do tyłu. No spoko. Kładziemy blok redstone'a tutaj, jeden pył tutaj i drugi pył tutaj i niszczymy... To nie tak powinno być. Halo, w tym miejscu powinien być niewidzialny piston. A może on tu jest, tylko ja go nie widzę. Let's go! Nie, zdecydowanie go tu nie ma. Jest jeszcze szansa, że jestem głupy i coś zrobiłem źle. To wcale nie jest tak mało prawdopodobne. Znam siebie i znam moje umiejętności w Minecrafcie, okej? Nie jest najlepiej, ale próba numer dwa. A więc tak, redstone tutaj, drugi tutaj i od razu muszę zniszczyć ten piston, let's go! O, o, mamy to! Znaczy, kurde bele, jeszcze nie wiem, ale wisi! Wisi kawałek redstone'a! To na pewno nie jest codzienna rzecz i coś jest już z tym nie tak! Ale aby sprawdzić, czy w tym miejscu znajduje się niewidzialny piston, potrzebuję tej konstrukcji, let's go! O, kurde bele! On naprawdę istnieje! Stworzyliśmy niewidzialnego pistona na Bedrock Edition! I w gratisie latającego redstone'a, pozdro! Fajny dywanik zrobiłem! Nie odchodzimy daleko i zostajemy na Bedrocku! Bo chciałbym przekonać się, czy to jest prawda, że siedząc na koniu nie dostajemy na tej wersji żadnych obrażeń od upadku. Serio, no spójrzcie na to. Gościu skoczył dosłownie z 30 albo więcej kratek i nie dostał ani jednego serduszka obrażeń. Ani on, ani koń, na którym siedział. I wiecie, dlaczego jest to dla mnie bardzo dziwne? Jestem właśnie, jak widać, na Java Edition. I jeśli tutaj zrobilibyśmy coś podobnego, to chyba nie ciężko przewidzieć, jak to się skończy, co nie? 3, 2, 1, siema! I właśnie z tego powodu ten TikTok mnie ultra zaciekawił. Wróćmy więc na najwspanialszą wersję, jaką stworzył świat. O, jak pięknie! Sid od razu wiedział, że chce skakać z wysokości i przygotował dla mnie ogromny klif. Ale ja potrzebuję jeszcze więcej. Czuję się w końcu gotowy, możemy testować. Panie koniu, a czy ty jesteś gotowy? Mam nadzieję, bo mamy tylko jedną szansę, tylko nie do wody. O, idealnie! Ziemia jest i zero obrażeń. Że niby co, że jak? Chwilę, chwilę, chwilę. Czy wy mi właśnie chcecie powiedzieć, że konie na Bedrocku nie dostają żadnych, ale to żadnych obrażeń od upadku. Za mną jest wieża, z której skakałem. Tak wygląda koń, ma trzy kratki wysokości. A tak wygląda ta wieża. Nie, nie, dziękuję bardzo, ja nie mam więcej pytań. TikTok okazał się być prawdziwy. Oto prawdopodobnie najbardziej brutalny build hack, jaki w życiu widziałem. Zbudujmy sobie płot pod napięciem. Coś, co każdy chciałby mieć w swoim ogródku. Na razie to jest design. Teraz przechodzimy do ważnej rzeczy, w jaki sposób ten płot pod napięciem będzie działać. Są dwa dispensery, a do środka wkładamy potkę na obrażenia. Przykrywamy je piaskiem, pomiędzy kładziemy linkę. Okej, w ten sposób. Nie, to jest mądre, to jest totalnie mądre. I od teraz, kiedy tylko się do tego płotu zbliżymy, skończy się to tak. Czyli w skrócie wszystko się zgadza. Nie dość, że wygląda jak płot pod napięciem, to jeszcze działa jak płot pod napięciem. Do jego budowy potrzebujemy tych prostych bloków i itemów. Wydaje mi się, że nie ma w tym nic trudnego i jest ogólnie całkiem spora dowolność. Może być on szerszy, węższy, może mieć większą wysokość, mniejszą wysokość. I w sumie można sobie go udekorować jak tylko chcecie. My skupmy się na mechanizmie, okej? Nic ciężkiego. Pod płotem kładziemy jeden redstone, zaraz koło niego dispenser, wypełniamy go potką na przykład na obrażenia, w sumie nie wiem jaką inną. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo. Przykrywamy dispenser blokami i pomiędzy jednym a drugim tym takim czymś, co to jest. Nie wiem, wieżyczką niech będzie, rozciągamy pomiędzy nimi linę. No i co, mamy płot pod napięciem. Teraz pytanie, czy działa. Siemanko, oła, dobra, działa i to za bardzo mocno działa. Nie chciałbym się z tym płotem zbyt często widzieć, ale no co, działa, działa. Pytanie tylko, jak zadbać o dostawy tych potek, bo skończą się w 5 minut. W sumie jakby to ciągnąć do tego dispensera hopery i gdzieś ukryć skrzynkę z zapasami, to miałoby to większy sens. Pytanie, kto jest na tyle bogaty, żeby mieć tyle potek na obrażenia. Ale czego się nie robi, żeby mieć fajny płot? Build hack prawdziwy. Możemy lecieć dalej. Cofnijmy się na chwilę do wersji 1.16. Bo właśnie tam, według tego TikToka, istniał ultra
dziwny sposób na duplikowanie itemów. Na czym on dokładnie polegał? Otóż potrzebowaliśmy małego piglina. Dawaliśmy mu do ręki Shulker Boxa, później dawaliśmy mu sztabkę złota. Gdy ją zabrał do ręki, to wtedy go zabijaliśmy, a ład to jest trochę brutalne. I w naszym ekipunku pojawiały się dwa Shulker Boxy. Powiedzieć, że to sprytne, to jak nie powiedzieć nic. Jakim cudem? Dobra, lecimy. Witam, witam i o zdrowie pytam. Wersja 1.16. Ale się cofniemy w czasie, nieźle, nieźle. Ładnie tu było, nie powiem, nie powiem. Ale w tym momencie mnie bardziej ciekawi, jak było w Netherze. Lecimy, nie śpimy. Wow, jaki laki spawn. Nie dość, że miałem spawn koło dwóch wiosek, to jeszcze portal zaraz na spawnie kieruje wprost do twierdzy. Ale nie tym powinienem się teraz zajmować. Witam, panie mały piglin, zapraszam. Nie ciebie, nie, małego chcę, małego gościu, spadaj stąd. Wpadnij do dziurki, wpadnij do dziurki. O, dziękuję. A teraz oddaj mi to złoto. Nie, nie, tego piglina niestety już zmarnowałem. Nie mogą mieć niestety nic w ręce. Powinien być w ręce mojego Shulker Boxa, a nie złoto. Próba numer dwa, ten jest czysty. Potrzebuję tylko Shulker Boxa wypełnionego miłością. Tylko i wyłącznie miłością. No dobra, ziomeczku, masz jedną misję. Najpierw bierzesz Shulker Boxa, proszę bardzo, wiesz go do rejki. Dawaj, stary, weź go. O, idealnie. Teraz dokładam ci jeszcze złoto. Mamy to i czas najwyższy go zabić. Let's go. Nie, czemu to, czemu? Coś poszło nie tak, czemu on to wywalił? Bo ja go chyba muszę zabić na hita, dobra. Spoko, loko, da się załatwić. Teraz już nie powinno być z tym żadnych problemów. Proszę o to twój Shulker Box, proszę o to twoja sztabka złota. A teraz proszę o to twoja śmierć. Co jest? Zrobiliśmy to, skopiowaliśmy itemy. I to nie byle jakie, bo Shulker Boxy pełne dorszów. To jest chyba pierwszy od dawna sposób na duplikowanie, który nie jest na Bedrocku. Szanuję. Aż się dziwnie czuję, że to wszystko się na Javie dzieje. Ale zgadza się, TikTok był prawdziwy. Na wersji 1.16 dało się w ten sposób duplikować itemy. To jest totalnie chyba jedna z najprostszych metod, jakie widziałem. Lecimy dalej i wracamy na Bedrock Edition. Chociaż co ciekawe, zostajemy w temacie kopiowania itemów. Chociaż dobra, może tym razem nie każdego itemu, jaki tylko chcecie, ale każdego sypkiego bloku, który tylko jest w Minecrafcie. Czyli co, mamy piasek, cement, gravel. Jak to w ogóle działa? Gościu, chwilę. Cement sobie skacze koło portalu, wchodzimy do środka, a tutaj... Tutaj czekają na nas już bloki skopiowane. Proste, proste. Żadnych specjalnych wielkich budowli nie trzeba, a możemy bardzo dużo zyskać. Niestety z tego, co jest napisane, ten trik działa tylko i wyłącznie na Bedrock Edition. Ale to w sumie było całkiem oczywiste, nie? Gdzie indziej mogłoby być coś takiego? No to co? Od czego zaczynamy? Dwa murki kładziemy pomiędzy bedrockami. Pod spodem piston i dookoła platforma zrobiona ze stołda. Krótko mówiąc, powinno to wyglądać tak. Teraz zaczną dziać się dziwniejsze rzeczy, bo wylewamy tutaj wodę, kładziemy linkę po jednej stronie i po drugiej stronie. Nie wiedziałem nawet, że na bedrocku przez linki może przechodzić woda, ale spoko. Na dole, zaczynając od pistola, tworzymy konstrukcję o kształcie X-a i wypełniamy ją jakimiś redstone'owymi rzeczami. Proszę, redstone'owy repeater ustawiony na trzeci tick. Dalej czerwona pochodnia i dźwignia na samym końcu. W ten oto sposób stworzyliśmy mechanizm. Ale zanim go odpalimy, musimy przenieść się na drugą stronę i upewnić, że zaraz pod portalem jest ziemia. Zgadza się, wszystko jest pięknie, możemy działać. Co ja bym chciał skopiować? Cement? W sumie to jest chyba najbardziej opłacalne ze wszystkich trzech. Czas uruchomić masową produkcję różowego betonu. Let's go! Jak to coś ma to kopiować, to ja nie mam pojęcia. Ale tak się podobno dzieje, więc przenieśmy się na drugą stronę i zobaczmy, czy czeka nas tam już stag różowego betonu, znaczy cementu. Ej, co jest? Nie! Tu naprawdę jest różowy beton! I to całe 8 w kilka sekund! Co? Nie wiem, czemu kilka z nich postawiło się na ziemi, więc może dla bezpieczeństwa postawię w tym miejscu pochodnie. Lecimy jeszcze raz do normalnego świata, poczekajmy chwilę. Wyrzucam wszystko, co mam, aby to dokładnie policzyć i lecimy na drugą stronę. O kurde bele, 26 cementu dosłownie w 30 sekund. Nie wiem jak was, ale mnie to przekonuje. Kozacka maszyna, polecam wszystkim. Marzyliście kiedyś o tym, żeby stać się magnesem? To świetnie, bo dzisiaj będę mógł spełnić wasze marzenia. Oto wszystko dzięki prostej komendzie w command bloku. Execute add, dobra, nieważne, nie widziałem tego, ale działa, faktycznie działa jak magnes. Co tu dużo powiedzieć, to no, ja bym chciał. A mówią, że żeby podążać za marzeniami, także repeating command block, dzień dobry. Wpisujemy w tego szalonego pana równie szaloną komendę. Item radius 10, gitara siema. Nie podoba mi się to, ale wygląda na to, że on nie wykrywa tej komendy. O, Minecraft item, dobra. Lepiej, już wykrywasz, nadal nie wykrywasz, dlaczego? Jaki błąd, nie ma żadnego błędu, gościu. Dobra, wpiszę na razie tak jak było na TikToku, okej? Okay? Wygląda jakby miało nie działać, ale spróbujmy. Łopata w dłoni, lecimy z tym koksem, magnesie, odpalaj się. O nie, nie jestem magnesem, dlaczego? Naprawdę chcę być magnesem. Co mi przyszło do głowy, to to, że może warto byłoby się przenieść na
bierzemy drogę i sprawdzić to tutaj. Bo serio nie wiem co, ale komenda, która była na TikToku, na Javie niestety nie działa. Ale się nie poddajemy, próbujemy tutaj. Odpalam łopata w dłoń i ja bym w końcu stał się magnesem. O, działa! Ale może lepiej byłoby wyłączyć widoczność komend, od razu lepiej. I przekonajmy się, jak to jest być magnesem. Fajnie, naprawdę fajnie. Totalnie widziałbym w Minecrafcie taką podjąkę, która pozwala być magnesem. Czy to nie byłoby piękne? Byłoby człowiek magnes na propsie. Dajcie znać, czy wy chcielibyście być magnesem. Jedno z najdziwniejszych pytań, jakie wam zadałem w życiu, nieważne. Zostawcie łapkę w górę, suba i dzwona, do jutra, pa pa. Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ale jeśli jeszcze jakimś cudem nie widziałeś tego po prawej stronie, to musisz go nadrobić, klikaj koniecznie, siema.